witam Państwa bardzo serdecznie. Polski Zakładarz Lotniczy w Mielcu uważał, że mamy taką historyczną moment, historyczną chwilę, bo to się rzadko zdarza, żeby w Polsce, rozbudowany w Polsce samolot rozpoczął taką trasę, taką misję handlową. To jest bardzo ciekawa sprawa. Samolot wylatując dzisiaj będzie 2 miesiące poza Polską. Odwiedzi 7 krajów, 13 miejsc, 13 miast, w których będzie pokazywany. Jedne targi lotnicze w Brazylii. Misja jest bardzo prosta. Uważamy, że ten samolot został skonstruowany, bo takie walory, które doskonale będą się sprawdzać w trudnych warunkach, takich jakie panują w Ameryce Południowej. I dlatego celem jest zdobycie klientów. Kto jest naszym klientem? No ktokolwiek, kto chce kupić, ale głównie oczywiście skupiamy się wokół linii lotniczych, instytucji rządowych czy sił powietrznych, bo uważamy, że ten samolot doskonale może spełniać misję w danych krajach. Proszę Państwa, przed naszą załogą, a jest to 5 pilotów, 4 mechaników, 1 koordynator lotu, prawie 15 tysięcy kilometrów latania, prawie 200 godzin do pokonania. Przed tym samolotem bardzo trudny pierwszy odcinek, czyli przelot nad Atlantykiem. I 17 marca rozpoczyna się ten tur po tych 7 krajach. I tak jak powiedziałem, za 2 miesiące widzimy samolot tutaj z powrotem w Mielcu. Życzymy załodze bezpiecznego lotu, bo wiemy, że to nie jest łatwa wyprawa. Ja chcę Państwu powiedzieć, że to też nie jest łatwo ten samolot przygotować. To jest 6 miesięcy ciężkiej pracy ludzi na zakładzie, pilotów, koordynatorów po to, żeby przygotować trasę. Nie jest to też tania wyprawa, ale myślimy, że zwróci się nam z nawiązką w postaci potencjalnych kontraktów. Jako szef personelu lotniczego samolotów polskich zakładów lotniczych, nie chcę powiedzieć, że samolot ten właśnie jest samolotem specyficznym pod tym względem, że posiada bardzo dobre charakterystyki, jeśli chodzi o krótki start i krótkie lądowanie. Udowodniliśmy to wielokrotnie w czasie pokazów, w czasie lotów demonstracyjnych, w czasie międzynarodowych airshow, które odbywały się zarówno na Legurze, jak i w Wielkiej Brytanii. I po różnych miejscach całego świata, w tym również takie miejsca jak Indie, jak RPA i tak dalej, ponieważ ten samolot wcześniej był też już prezentowany w różnych miejscach świata. Dzięki temu zostało się uzyskać kontrakty, jeśli chodzi o Wenezuelę, jeśli chodzi o Nepal i przede wszystkim polskie kontakty, które tutaj udało się zrealizować nam, jeśli chodzi o dostawy do samolotów, do sił powietrznych i do polskiej armii. Samolot jest bardzo dobrym samolotem, niszowym w tym względzie, że po prostu posiadając te bardzo dobre charakterystyki startu i lądowania, jest w stanie wylądować na bardzo krótkich lotniskach, prawiastych, nieutwardzonych, czasami nawet płótnistych, co zostało udowodnione na wielu folderach reklamowych. Państwo możecie to sobie zobaczyć, a mam nadzieję, że również najświeższe zdjęcia, które będą docierały z tej wyprawy, będą dowodem na to, że samolot rzeczywiście jest bardzo dobry i potwierdza te charakterystyki. Charakterystyka samego samolotu i oczywiście misję, którą jest w stanie wykonać, i lokalizacje geograficzne i logistyczne, które mamy przed sobą. Koncentrujemy się nad kilkoma rynkami. Ameryka Południowa w tej chwili jest najbardziej jednym z tych rynków, w których planujemy penetrację samolotu. I z tego tytułu stąd była ta lokalizacja została wybrana w tym etapie.